siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy w jubileuszowym 20. odcinku podcastu Szósty set. Dwójka z przodu, no i dwójka za mikrofonem. Ostatnio mieliśmy nadzieję, że uda nam się wreszcie spotkać po dłuższej przerwie w pełnym składzie. No i jak to z szóstym setem bywa, klątwa zadziałała i w tym przypadku. No i skoro wyraziliśmy taką nadzieję, no to oczywiście nam się nie udało. Niestety kwestie zawodowe zatrzymały nam Piotra, nie mógł dzisiaj się z nami spotkać właśnie po to, żeby nagrać dla was kolejny odcinek podcastu. Także no, witamy was w dwójkę, Michał Kwiatko-Jębnowski i Filip Kurfanty. Szybko przejdziemy do pierwszego tematu, którym chcielibyśmy się z wami podzielić i podyskutować o nim, a jest to oczywiście Plusliga. Plusliga, w której doszło do zmiany wicelidera i o tym na początek, bo wiceliderem małymi kroczkami, to się zbliżało już od dłuższego czasu, została ekipa Oniko Warszawa. Wyprzedzili warszawianie o punkty Skrę Bełchatów. Dlaczego wyprzedzili? A to dlatego, że Skra ten jeden punkt straciła w meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Ale tak naprawdę tych punktów stracić mogła w sumie więcej i po dwóch setach wyglądało na to, że może być ciężko o te dwa punkty, które ostatecznie bełchatowianie wywalczyli, no ale 10 minut przerwy jak zwykle odmieniło losy całego spotkania. No a tak naprawdę myślę, że nie 10 minut, tylko po prostu fakt, że gdzieś Skra odnalazła własną grę i przede wszystkim zmniejszyła liczbę popełnianych błędów, bo tych w pierwszych dwóch setach było naprawdę bardzo dużo. Filipie, jak ty sądzisz? Widać po zespole Skry Bełchatów, że mocno falują dyspozycją nawet na dystansie jednego meczu, bo przecież pamiętamy, jak oni wyglądali w meczu z Asseco Resovią. Asseco Resovia również miała właściwie Bełchatów na widelcu i Skrze udało się wyminąć i ostatecznie odwrócić mecz na swoją korzyść. I tak samo było w meczu z Olsztynem. Nie sądziłem, że Olsztyn na wyjeździe będzie w stanie się tak mocno Skrze postawić. Wydaje mi się, że Olsztyn jakoś nie grał rewelacyjnie. Wydaje mi się, że stać ich na dużo lepszą grę. Zresztą to widzę nawet po statystykach chociażby skuteczności skrzydłowych, czyli tej największej bolączki Olsztynian, czyli cała skuteczność Jan Ringi i Tomasa Russo. A oprócz tego widać chyba trochę gorszą dyspozycję Jakuba Kochanowskiego, który od kilku spotkań mam wrażenie, że nie może zaliczyć ich swoich występów do udanych. Także no, jeśli Skra ma jakieś pretensje, powinna mieć, to raczej tylko do siebie o to, że nie wykorzystali ewentualną słabości swojego przeciwnika. Ale ostatecznie udało im się wygrać. Moją uwagę zwróciła gra Marcina Janusza do środkowych. Mnóstwo piłek po pierwsze do Sreczko Lisynasa, a również i do Karola Kłosa, którzy atakowali łącznie chyba ponad 40 razy w tym spotkaniu na bardzo dobrej skuteczności. I chyba u Marcina Janusza widać taką dużą odwagę w tych kilku spotkaniach, w których on grał. Właśnie nie boi się tych piłek rzucać na środek. Też podobnie gra Grzegorz Łomacz, trzeba mu to oddać, ale wydaje mi się, że Marcin Janusz wykorzystuje to znacznie częściej. No jest to skuteczne wobec różnej dyspozycji w ataku skrzydłowy Skry, chociażby Niko Pęczewa, który jak wchodzi, to na tej grywce gra bardzo dobrze, ale ze skutecznością ataku jest u niego trochę gorzej. No ja myślę, że tutaj też Marcin Janusz miał o tyle ułatwioną sytuację, że no nie ukrywajmy wejście Niko Pęczewa, a od kiedy jakoś tak się to akurat złożyło mniej więcej czasowo, że od kiedy to Marcin Janusz rozgrywa, to i też Roberto Piazza chętniej zaczął stawiać właśnie na Bułgara. No a kiedy Pęczew jest na boisku, to przyjęcie jest jednak znacznie lepsze i tym samym z tego lepszego dogrania on może ten środek wrzucać dużo bardziej swobodnie niż czyni to Grzegorz Łomacz, no bo musimy też pamiętać, że Grzegorz Łomacz grał tym środkiem bardzo często jak na to, jakie miał przyjęcie. No ale niestety, no siłą rzeczy, jeżeli on miał to przyjęcie na trzeci, czwarty metr stamtąd próbował posyłać piłki na środek, no to tych błędów musiało być więcej i po prostu te akcje musiały być mniej skuteczne. Marcin już korzystał z tego, że to przyjęcie się poprawiło po 10-minutowej przerwie od trzeciego seta właśnie z tych dwóch względów, czyli i lepsza gra Kacpra Piechockiego i wejście Niko Pęczewa. Jedno pewnie się też z drugim wiąże, no bo Kacper Piechocki zapewne miał mniej boiska do pokrycia w momencie, gdy nie było na nim Bartka Bednoża. No i korzystał też z tego, że jednak jego środkowi, a zwłaszcza Sreczko Lisynac, mieli zdecydowaną przewagę warunków fizycznych. No bo jednak Daniel Pliński już nie skacze tak, jak skakał kiedyś. A Kuba Kochanowski, no wiemy, że akurat nie imponuje, jeśli chodzi o wzrost jak na środkowego, a do tego to, co Filipie mówiłeś, ja się z tym zdecydowanie zgadzam jako osoba, która dość mocno śledzi to, co się dzieje w olsztyńskim zespole. No ewidentnie po prostu jest to dołek formy taki sam, jaki złapał przecież Lisynac chwilę wcześniej. W zasadzie ten mecz z Olsztynem to był właśnie pierwszy taki mecz, w którym można mówić o wyjściu z dołka Serba. Jest to dołek, jaki złapał Sandero. Jest to coś, co po prostu dotyka większość zawodników, którzy mieli dość mocno zajęty okres reprezentacyjny, no a Kuba miał bardzo mocno zajęty ten okres,
bo pamiętajmy, że on zanim dołączył do pierwszej kadry, przecież przepracował cały okres letni z kadrą juniorów. Także on w bardzo krótkim czasie tak naprawdę zaliczył dwa turnieje mistrzowskie, w dużo krótszym niż większość seniorów. No, Francuzi jeszcze mieli tam Puchar Wielkich Mistrzów, ale to akurat w naszej lidze aż tak wielu zawodników nie dotyczy. Także no, efekt jest jaki jest, czyli Kuba gra gorzej, no i Sreczko, który jednak tam w dwóch na trzy ustawienia pod siatką miał właśnie Kubę, korzystał z tego bardzo namiętnie. Kuba momentami był już strasznie gdzieś pogubiony. Natomiast czytałem takie opinie, że on w tym meczu się spalił psychicznie, że coś w tym stylu. No ja bym się z tym nie zgodził, nie uważam, żeby on się spalił psychicznie, bo zawodnik, który się spalił psychicznie raczej w tiebreaku przy kilku punktach straty nie idzie na zagrywkę i nie posyła asa w momencie, gdy wcześniej z tą zagrywką miał problemy, tak? No to raczej o słabej psychice nie świadczy. Tak, a ty jeszcze, Michale, na samym początku swojej wypowiedzi wspomniałeś o tym, że Grzegorz Łomacz gra tym środkiem w zależności od tego, jakie było przyjęcie, ale ja też mam wrażenie, że on często takie piłki wrzucał może tu na siłę, czyli po prostu mimo, że piłka się nie nadawała do gry na środek, to jednak próbował tego zagrania, starając się jak najbardziej odciążyć swoich skrzydłowych. W tym spotkaniu poruszyłbym jeszcze wątek Kacpra Piechowskiego, któremu w ostatnich spotkaniach się sporo obrywało za swoje przyjęcie, za grę po prostu, nawet trener Piatka jakieś próbował kombinację tu wprowadzać, zaczynając mecz na podpromu z Robertem Milczarkiem, ale ostatecznie Kacper na boisko w tamtym meczu jeszcze wszedł, a tu chyba w pierwszym secie, w końcówce pierwszego seta miała miejsce taka sytuacja, że Kacper dostał do przyjęcia tego piłkę do pierwszej strefy i on prawie padem flota przyjmował i to było takie bardzo jaskrawe, rzucające się w oczy i przez to mam wrażenie, że trochę zepsuło optykę, bo jak dla mnie Kacper w tym spotkaniu zagrał całkiem nieźle, jakoś bardzo bym się do niego nie przyczepiał, on przyjął aż 53 piłki, zrobił tylko 3 błędy, a przyjmował na dobrym procencie. Także akurat za to spotkanie bym młodego libero Skry nie ganił. Ja bym jednak zwrócił uwagę, że w wykonaniu Kacpra Piechockiego to troszkę były dwa różne mecze, bo zwłaszcza pierwszy set, ale i też po części ten drugi, to mam wrażenie, że był dużo, dużo gorszy od tego, co było później, gdzie faktycznie od trzeciego seta trudno mieć do niego większe pretensje. Mhm. A też chciałem zwrócić uwagę na to, że Skra gra bardzo ryzykownie przy przyjęciu flota. Oni większość flotów przyjmują we dwójkę, a Olsztyn jest drużyną, która chyba, mówiąc oględnie, ma 4 zagrywających flota zawodników, a tylko 2 zagrywających mocno, bo tam z wyskoku zagrywają tylko Jan Hadrawa i Jakub Kochanowski, a pozostali zawodnicy to flotowcy, także no, tego flota do przyjęcia było sporo i moim zdaniem jednak Kacper dał radę, chociaż rzeczywiście no, ten pierwszy set i drugi mogły być po prostu lepsze, ale tak jak mówię, na dystansie 5 setów przyjąć ponad 50 piłek na dobrym procencie tylko przy 3 błędach, no to jednak moim zdaniem jest po prostu okej. No i może tyle o tym, co się działo w Bełchatowie i o tym, co pozwoliło Oniko Warszawa wskoczyć na pozycję wicelidera, no ale nie byłoby pozycji wicelidera, gdyby Oniko samo się o to nie postarało. A starać się o to musiała drużyna Stefana Antigi w Szczecinie i nie było wcale tak łatwo, żeby stamtąd wywieźć komplet punktów, bo zwycięstwo 3-1, ale pierwszy set dla Szczecina, dwa inne sety także gdzieś bliskie bardzo. To był mecz, którego nie mogliśmy śledzić w telewizji, ja go natomiast śledziłem dość dokładnie, jeśli chodzi o tę relację liczbową, tak to nazwijmy, na stronie Plus Ligi. Śledziłem m.in. dlatego, że Bartek Kwolek jest u mnie w wygrajce w drużynie. No i właśnie, na co można było zwrócić uwagę w przypadku Bartka Kwolka. To był mecz bardzo dziwny w jego wykonaniu, tak bym to nazwał. On był w jego trakcie dwukrotnie zmieniany przez Guillauma Samikę i o ile ta pierwsza zmiana no, była absolutnie zrozumiała, biorąc pod uwagę to, co tam się działo, przynajmniej statystycznie, no bo miał problemy Bartek ze skończeniem ataków. Miał przede wszystkim bardzo duże problemy w przyjęciu, co zresztą pokazują statystyki. 8 asów zagrały z padem w tym spotkaniu, w tym 7 na Bartku Kwolku. No to jednak popełnić aż 7 błędów takich, to takich bezpośrednich, które dają rywalowi punkt z zagrywki, no to jednak jest dużo i to jest dużo, zwłaszcza jak na Bartka Kwolka, którego przecież nie raz, nie dwa chwaliliśmy i my i zresztą inni eksperci również, nie eksperci, zabrzmiało jakby miał nas za ekspertów, no szanujmy się. I zarówno my, jak i eksperci, o tak, tak to nazwijmy, chwalili go. Tak, zgadzam się. Chwalili go za to przyjęcie w tym sezonie. No, tym razem nie był to najlepszy mecz. No i nagle wyszedł Bartek Kwolek, który tych punkcików do wygrajki przez 2 sety zrobił malutko i w trzecim secie po prostu jakiś totalny szał, nie wiem, on zdobył tam ze swoich 15 punktów, tych punktów zdobytych w meczu, nie w grze. No to myślę, że z 10 to co najmniej, aż zerknę w swoje statystyki, żeby zweryfikować to, co mi się wydaje. Przez ostatnie 3 sety zrobił 9 punktów w samym trzecim secie. 15 punktów. Tak, 9 punktów.
punktów w samym trzecim secie, więc byłem blisko 5-5 w ataku, 2 asy, 2 punkty blokiem, no także znakomity znowu set Bartka Kwolka i w dużej mierze właśnie troszkę można powiedzieć, że jak Bartek Kwolek gra, to i Oniko gra swoje, no bo to był ten jedyny set, w którym Oniko wygrało bardzo wyraźnie do 16 ze spadonym. No i w kolejnym secie wydawało się, że no Bartek już utrzymywał tę dobrą grę, a mimo to dostał zmianę od Stefana i na Guillauma Samikę. No koniec końców Oniko tego seta wygrało i cały mecz 3-1, ale no dostał tak zwaną wędkę, jeśli trzymać się takiej terminologii piłkarskiej, po raz drugi Bartek w tym czwartym secie, po raz drugi w tym meczu. I sam się zastanawiam, no chciałbym zobaczyć ten mecz. Natomiast to, na co jeszcze zwróciłbym uwagę, w meczu, w którym Bartek może nie do końca gdzieś dowoził i grał to, czego się po nim spodziewa chyba każdy kibic Oniko i nie tylko kibic, podejrzewam też trener. Chociaż jak spojrzymy na statystyki, niby 50% w ataku, nie tak źle, 3 asy, 3 bloki, no super występ. No ale mówię, jeśli ktoś śledził to na bieżąco, to wie, że nie do końca tak kolorowo było, no ale w tym momencie zastąpili go inni koledzy z drużyny. Tak, ja też mam Bartka Kwolka w wygrajce, także no myślę, że jak patrzymy na te same statystyki, to trudno mieć inne wnioski, pewnie byłoby inaczej, gdybyśmy oglądali mecz, także czasem można oglądać jeden mecz, a mieć inne zdanie co do niego, ale odnośnie liczb to może nie będę tego kontynuował, bo zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, a mnie z kolei zastanowiło to, że Spadno Szczecin już nie pierwszy raz wychodzi z Mateuszem Malinowskim, a tak wydawałoby się, że liderem tego zespołu jest Bartek Luda, a tu jednak Michał Gogol próbuje szukać jakichś rozwiązań na to, żeby Espadon w końcu wygrał spotkanie, bo tu też trzeba wspomnieć chyba o tym, że no, liczyliśmy kiedyś kolejne porażki BBTS-u Bielsko-Białas, a trenera Chudika, liczyliśmy kolejne porażki GKS-u Katowice z Piotrem Gruszką, no i teraz już jest 6 porażek z rzędu drużyny Michała Gogola, także no kiepska seria i na pewno muszą szukać zwycięstwa i to im szybciej, tym lepiej, bo żeby poprawić atmosferę pewnie w klubie, która być może nie jest najlepsza, no i ta zmiana, właściwie rozpoczęcie spotkania z Mateuszem Malinowskim, jednak swojego egzaminu nie zdała. No 11 z 28 piłek skończył Mateusz Malinowski, 4 razy zablokowany, 3 błędy. Akurat teraz wszedł Bartek Luda z ławki, no i chyba zagrał trochę lepiej niż bywało to w ostatnim czasie, ale z kolei na pewno zawiódł Michał Ruciak. No 2 z 14 piłek skończonych. Od czasu do czasu rzuca się ta słabość lewego skrzydła Espadonu i pewnie nieraz jeszcze będą mieli przez to problemy, ale i to chyba główne mankamenty właśnie Szczecina i pewnie na tym byśmy zakończyli, bo to jednak szkoda komentować statystyki, tak? No tak, ja bym powiedział jeszcze tylko tyle. No, Mateusz Malinowski też nieprzypadkowo się w tym wyjściowym składzie pojawił, no bo po tym jak świetnie grał choćby w grudniu, zwłaszcza w grudniu Bartek Lud, no to później miał ewidentny dołek formy. Rywale znaleźli sposób, jak go zatrzymywać po prostu, albo gdzieś sam po prostu czuł się gorzej. Trudno powiedzieć, jakaś gorsza forma. No i w tym momencie Mateusz Malinowski okazało się, że jest wartościowym też elementem zespołu. Zasłużył sobie na to, żeby wyjść w pierwszym składzie, gdy się okazało, że po poprzednich dobrych występach teraz przyszedł gorszy, no to znowu Bartek Lud pojawił się i znowu on pociągnął gdzieś trochę grę. Myślę, że to akurat jest dobra wiadomość dla trenera Gogola, że ma taką głębię na ataku. I pewnie chciałby mieć właśnie taką głębię też na lewym skrzydle. No, w tym meczu Espadon miał wynik 20-15 w tym czwartym secie. Wydawało się, że będzie tiebreak. Gdyby Szczecinianie dowieźli ten set do końca, no to Skra zostałaby wiceliderem. Nie udało im się to. No zwłaszcza seria przy stanie 22-21 dla Espadonu. Do końca już Espadon ani jednego punktu nie zdobyła, z 4 punktów Oniko, aż 3 zostały zdobyte blokiem, także no, zamurowali praktycznie Szczecinian na koniec tego meczu. Ja jeszcze na jedną postać bym zwrócił uwagę, bo jest to zawodnik, który nie dostaje zbyt wielu szans gry, w związku z tym nie mówi się o nim zbyt wiele, ale myślę, że warto spojrzeć tutaj na Kubę Kowalczyka, tak jak chwaliliśmy środkowych Skry, ty w zasadzie Filipie chwaliłeś, jeśli chodzi o ich występ z Olsztynem, tak no chyba Kubę Kowalczyka też warto pochwalić, bo 15 punktów środkowego w 4 setach, no wynik naprawdę godny podziwu. Tak, a jeśli chodzi o Warszawę, no, warto podkreślić może to, że i Bartek Kwolek i Antoine Bryzard podpisali nowe kontrakty. Zresztą to są na pewno bardzo dobre wiadomości dla stołecznego klubu i solidne podwaliny pod przyszły sezon, także to jak dla mnie bardzo pozytywne wiadomości, w ogóle dla Plus Ligi, dla Warszawian, a jeśli chodzi o środkowych, no to Jan Nowakowski zaliczył poprzednio bardzo dobry występ, no i teraz pewnie jakaś kontuzja zaważyła na tym, że on się na boisku nie pojawił, ale... Tak, wydaje mi się, że widziałem taką informację właśnie przed meczem, że jakaś chyba kontuzja czy choroba, ale wydaje mi się, że jakiś uraz w wypadku Jana Nowakowskiego, także on w ogóle nie wiem, czy był z drużyną w Szczecinie, a jeżeli był, to nie był w każdym razie zdolny do gry. Stąd Kuba Kowalczyk, no ale każdemu zawodnikowi, który nie ma miejsca w
podstawowym składzie. Życzymy, żeby w taki właśnie sposób wykorzystywał szanse, które dostaje od losu. Natomiast no jeszcze jeśli chodzi o te przedłużenia kontraktów, no widać, że projekt Toniko Warszawa, projekt zapowiadany naprawdę szumnie, projekt bardzo głośny, no jednak gdzieś się sprawdza i to wszystko idzie w tym kierunku, w jakim iść powinno. Ja wspominałem już nieraz, że nie jestem zwolennikiem odcinania się klubów od tradycji i co prawda sukces tego projektu dalej nie przekonuje mnie, czy nie można było osiągnąć podobnego sukcesu nie odcinając się i pozostawiając ten człon Politechnika, pozostawiając logo. No w każdym razie, skoro już podjęto taką decyzję, no to przynajmniej dobrze, że widać, że jakoś to działa, tak? Jakoś to działa i idzie to tam, gdzie sobie chyba to obrano, przynajmniej początkowo, no bo na razie jesteśmy w trakcie sezonu dopiero pierwszego pod tym nowym, pod tą nową nazwą, ogólnie pod nowym szyldem, tak może to nazwijmy. Tak, w pewnym sensie, no oni, że tak powiem, odcinając się od historii z nazwą Politechnika, zrobili pewnego rodzaju krok w tył, ale chyba po to, żeby zrobić dwa do przodu, jednak moim zdaniem duży skok jakościowy tej drużyny, pod względem, nie wiem, powiedzmy organizacyjnym i też na pewno sportowym, to na pewno warto zaznaczyć, a ty, Michale, mówiłeś o tym, że no dobra zmiana, dobre zastępstwo dla Jana Nowakowskiego w postaci Jakuba Kowalczyka, też dobre zmiany miewał i Sebastian Warda, więc o ile na środku trener Antiga ma możliwość zmian, to ważną rolę chyba w tym zespole pełnił Guillaume Samika i być może trochę niedoceniany Francuz, trochę może gdzieś w cieniu, ale on raz po raz i wchodzi i czasem za Bartosza Kwolka i chyba częściej za Wojciecha Wodarczyka i zdarza mu się też dawać dobre zmiany, także no małe odejście w postaci Francuza trener Antiga ma, natomiast ja się obawiam, co będzie, oczywiście tego nikomu nie życzę, jeżeli któryś z przyjmujących nagle wypadnie z gry na jakiś czas, a wtedy będzie problem, bo jednak wiemy, że warszawianie czwartego przyjmującego nie mamy, na razie im szczęście dopisuje, ale na pewnym etapie sezonu może się to okazać problemem. No właśnie i pytanie, czy wtedy szukanie nagle jokera medycznego też, czy jak długi będzie to uraz, jak długa będzie przerwa po tym urazie. Przypadkowo, Filipie, poruszyłeś temat, co będzie, jeżeli któryś z przyjmujących doznał urazu, czy jednak miałeś w głowie to, co wydarzyło się w Kędzierzynie i kontuzję Samadero? Miałem po części w głowie i to, co wydarzyło się w Kędzierzynie i po części to, co się wydarzyło w Bydgoszczy, o czym dużo mówiliście w poprzednim odcinku, jak mnie nie było. Chodzi mi po prostu o Jakuba Ronkę, czyli sytuację z dopingiem, czyli Jakub Bednaruk ściągnął żenie Gorczaniuka, jak go nazywają, w Bydgoszczy, po to, żeby mieć czwórkę przyjmujących. No a teraz znowu wypada Jakub Ronka i znów ma trener Bernardu trochę ograniczone pole do wyboru, także no nie omijają problemy Bydgoszczan. No ale też w sumie słusznie zahaczyłeś o temat Samadero. Zachsa Kędzierzyn Koźle zmierzyła się z Kuprą Lubin w sobotę i w trzecim secie Samadero doznał kontuzji kostki. Na ten moment, a rozmawiamy w poniedziałek, jeszcze dokładnie nie wiemy, co stało się Belgowi. Jedyna jest taka krótka informacja od Sebastiana Świderskiego, że Belg prawdopodobnie nie zagra w meczu z Trentino Ligi Mistrzów. No to duże osłabienie Zaksy, mecz wyjazdowy z Trentino, zabraknie na pewno Samadero. Pytanie, jak długo go zabraknie? No, w lidze sytuacja Zaksy wiemy jaka jest, czyli jest no, naprawdę bardzo bezpieczna. Też Rafał Szymura i Rafał Buszek to są zawodnicy, którzy już dostawali gdzieś swoje szanse razem. Wiemy, że Samadero też nie był w najwyższej formie. Także no, nie będzie to aż tak duże osłabienie, jeśli chodzi o ligę, myślę. Zwłaszcza, że jeśli nawet Zaksa zgubi w tej lidze kilka punktów, no to nic wielkiego się nie zdarzy. Natomiast no, w Lidze Mistrzów myślę, że może być jednak ten brak Belga odczuwalny. Pamiętamy, jak wyglądał pierwszy mecz. Tam w wielkich bólach tak naprawdę przyszło Zaksie to zwycięstwo. Było bardzo blisko tego, żeby tego zwycięstwa nie było. No więc na wyjeździe będzie jeszcze trudniej. Wiemy, że włoskie zespoły akurat zawsze mocno korzystają z atutu własnej hali. No i no, na pewno mają czego żałować Kędzierzynianie. Z drugiej strony no raczej w obecnej sytuacji mimo porażki z Noliko o awans z grupy, biorąc pod uwagę to, jak tam też to wygląda i że też sporo zespołów z trzecich miejsc awansuje, no to martwić się chyba nie muszą. Co nie zmienia faktu, że oczywiście no, nie zazdrościmy, ale informacje są względnie pozytywne. Prawdopodobnie nie doszło do zerwania torebki stawowej, nie doszło do żadnego pęknięcia, żadnego złamania. Także no, nie jest to też jakaś niecodzienna kontuzja jak na siatkarza, kontuzja kostki. Fizjoterapeuci pracujący w zespołach na pewno doskonale wiedzą z własnego doświadczenia, bo tych urazów pewnie przerobili już setki, podejrzewam wręcz. Jak sobie z tym radzić? No i oby Samadero jak najszybciej do zdrowia wrócił. Tak, a ta kontuzja przytrafiła się dopiero w końcówce meczu z Kuprą Lubin, także ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądać teraz Zaksa, bo para Szymura, Buszek, a na pewno oględnie mówiąc, nie za często miała okazję ze sobą funkcjonować. Zresztą no, mecz z Trentino zapowiada się na bardzo ciężki pojedynek, ale ja z ciekawością to obejrzę właśnie, jak będzie sobie radzić Zaksa bez Samadero.
który, jak pokazuje ten sezon, jest chyba główną armatą w ataku Zachsy, bo procentowo no to jednak większość ciężaru ataku bierze na siebie Berg. Będzie to jakiś rodzaj na pewno sprawdzianu dla Maurisa Torresa, który do tej pory gdzieś, no myślę, że śmiało można powiedzieć, że on nie był liderem, jeśli chodzi o atak Zachsy, tak jak wspomniałeś. Teraz chyba tę rolę lidera będzie musiał przejąć i zobaczymy, jak sobie poradzi. Będzie miał też okazję, chyba no wszystko wygląda na to, że udowodnić, że zasługuje może na to, żeby w Zachsie pozostać, no bo chyba jednak nie pozostanie. Na to wygląda, na to się zanosi i o tym się mówi. O tym się mówi. Mówią nawet tak konkretnie, chyba nawet komentatorzy Polsatu niechcący się, że tak powiem, wygadali właśnie i poinformowali poniekąd między wierszami, że Łukasz Kaczmarek trafił do Zachsy Kędzierzyn-Koźle. No i biorąc pod uwagę, że Sławomir Rygiewicz ma wciąż ważną umowę z kędzierzyńskim klubem na przyszły sezon, no to jednak chyba para atakujących jest znana, no a Portorykańczyk prawdopodobnie już musi sobie szukać nowego miejsca do grania. No i myślę, że duże tutaj jednak znaczenie, podejrzewam, ma raz fakt, że oczywiście zajmuje miejsce dla obcokrajowca, które może się przydać choćby na przyjęciu. A może nie. Zobaczymy. Tak, różne głosy dochodzą. Natomiast drugie to to, że na przykład na klubowych mistrzostwach świata, no a myślę, że jednak Zachsa gdzieś chce też i w tej Europie, mimo różnych głosów, choćby prezesa Świderskiego o tym, czy tam się opłaca grać w Lidze Mistrzów i tak dalej, no ale gdzieś chce, podejrzewam, zaznaczyć też swoją pozycję poza również krajem, no a do tego, jak widać, jak pokazały klubowe mistrzostwa świata, chyba Maurice Torres to po prostu za mała para kaloszy. No ale poczekamy, zobaczymy właśnie, co pokaże w meczu z Trentino Portorykańczyk. No i będziemy troszkę mądrzejsi. Wróćmy może jeszcze do ligi, bo do Ligi Mistrzów i pozostałych meczów polskich zespołów przejdziemy troszeczkę później. No bo mówiliśmy o tym przed chwilą, co w Zachsie, mówiliśmy o tym, co za jej plecami i o walce o pozycję wicelidera, natomiast no, chyba ta najciekawsza walka to się odbywa jeszcze za plecami tych dwóch zespołów, czyli Oniko Iskry, a więc walka na miejscach 4-7, 4-8, tak można to chyba powiedzieć. Tam też naprawdę istotny mecz, jeśli chodzi o te miejsca, rozgrywał się tego samego dnia, co spotkanie w Szczecinie, czyli mecz w Gdańsku. Trefl podejmował Jastrzębski Węgiel. Trefl po zwycięstwie w Pucharze Polski chyba można śmiało powiedzieć, że zwłaszcza we własnej hali wydawał się być faworytem tego spotkania. No a po dwóch setach to wyglądało no, niemal tak źle jak mecz na Torwarze z Oniko. Tak, tam ciekawy przebieg miało to spotkanie. Jastrzębie prowadziły już 2-0 i wydawało się, że ten mecz może długo nie potrwać, ale jednak 10-minutowa przerwa bądź coś innego, nie wiem, nie chcę przesądzać o co chodzi, ale jednak na ścianie to spotkanie, losy tego spotkania odwrócili. Dwie rzeczy ciekawe mi się rzuciły w oczy. Po pierwsze, bardzo szybko zrezygnował z Damiana Szulca w pierwszym secie Andrea Anastazji. Damian Szulc wrócił na boisko i zagrał bardzo dobre zawody, pomimo właśnie tego nieudanego pierwszego seta. To trochę bliźniacza sytuacja jak do Bartka Kwolka, czyli tego, że nie najlepiej zaczął spotkanie, potem wrócił i zagrał jednak bardzo dobre zawody. To jest dla mnie pierwsza sytuacja taka ciekawa, a druga sytuacja ciekawa dla mnie jest taka, że trochę trener De Giorgi przekombinował ze zmianami, mam wrażenie. Oj, ja się tu zdecydowanie zgodzę, zwłaszcza w tiebreaku, zwłaszcza na skład, który wystawił. No to chyba już wiesz, do czego zmierzam, czyli no, w poprzedniej kolejce w meczu Asekorysowi z PGS Krobu Chatów trener Kowal trochę, mam wrażenie, no delikatnie mówiąc, nie trafił ze zmianą Johanna Szepsa za Jakuba Jarosza. Grający chyba niezłe zawody Jakub Jarosz niespodziewanie został zmieniony. No i Johan Szeps, który wszedł za niego, nie zaliczył dobrego wejścia, przyczynił się do bezpośredniej straty kilku punktów. No i Jakub Jarosz na błysko wrócił, ale no sporo to kosztowało Resowie. Tu było bardzo podobnie w tym spotkaniu. Jason Delok grał słaby mecz. Przede wszystkim chodzi o skuteczność ataku, on nie dawał za wiele z lewego skrzydła. Został zmieniony na Rodrigo Quiroga, no i Argentyńczyk chyba od dawna zagrał, wydaje się, bardzo dobre zawody. No i na piątego seta Rodrigo Quiroga nie wyszedł. To jest bardzo dziwna decyzja dla mnie. Wchodzi z powrotem na boisko Jason Derocco. Jest 1-1. Przy 2-1 Derocco atakuje po prostu w aut. Przy 3-1 dla Gdańska Derocco przyjmuje piłkę na drugą stronę. Na 4-1 piłka spada po zagrywce Wojciecha Grzyba między Derocco i Popiwczaka. No i na 5-1 znowu Derocco przyjmuje na drugą stronę i jest zmieniony. Także no, tu akurat ta zmiana tak trochę wydawałoby się znikąd, no i przyczyniła się do bezpośredniej straty kilku punktów przez Jastrzębianie ostatecznie. Przypomnijmy, że w tego tiebreaka ostatecznie Trefl wygrał tylko do 13, więc no można powiedzieć, wiadomo, to takie gdybanie i co by było, gdyby i babcia miała wąsy, tak i tak dalej. Natomiast 4 punkty do tyłu, tak, w zasadzie wszystko to złe zagrania Kanadyjczyka. Gdyby nie to, no to kto wie, gdzie by pojechały te 2 punkty. Z tymi zmianami to jest trochę tak, że często mówi się, że
trener kontrolował mecz, żył meczu, przyczynił się do wydatnie przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu, bo trafił ze zmianami na przykład. No ale to tak z tymi zmianami to tak jest, że nigdy nie wiadomo, która się uda, która się nie uda i czego się po tej zmianie spodziewać. No pamiętamy wejście chociażby, nie wiem, a Zbigniewa Bartmana w pewnym ćwierćfinale do czasów, gdy Rysa wygrała ze Skrą, no i został bohaterem piątego seta, no i pojawił się na boisku zupełnie trochę niespodziewanie. Także to jest jedna taka sytuacja bardzo stara, gdzie zmiana trochę znikąd przyczyniła się do odwrócenia losów w meczu. Tak i czasami wpuszcza się zawodnika, który totalnie zawodzi i za chwilę go trzeba z powrotem wsadzić na ławce. No, czasem się ryzykuje, czasem się to ryzyko opłaca, a czasem się nie opłaca. Także ja jednak jestem za tym, ja po prostu mam takie podejście, że nie ganię trenerów za zmiany, bo nigdy nie można być pewnym tego, co one przyniosą, tak po prostu. To też jest w ogóle przyczynek do ciekawej dyskusji, bo jedni powiedzą, że o, to dobrze, jeżeli trener zmienia, to dobrze, jeżeli gdzieś próbuje coś zmieniać, a jeszcze niektórych się w ogóle chwali za to, że mają właśnie świetny instynkt i często te ich zmiany pomagają. Natomiast no, ktoś drugi powie, ale to dlaczego tego instynktu nie miał od pierwszego punktu, gdzieś od pierwszej akcji spotkania i dlaczego nie wystawił tych zawodników od początku, skoro ma taki świetny instynkt. No, to znaczy, że po prostu się pomylił i złemu zawodnikowi dał zagrać od początku. No teraz zmiana wyjdzie, drugi raz nie wyjdzie. Jeśli akurat ma się dwóch zawodników, którzy gdzieś prezentują, powiedzmy, inną charakterystykę, inne walory, tak można powiedzieć. Każdy ma jednak no, tutaj pewne swoje minusy i elementy, w których powiedzmy no, nie domaga, tak to określę. A tak jest chyba w przypadku i Rodrigo Quirogi, i Jasona De Rocco, no to zawsze trzeba gdzieś powiedzmy wybierać między mniejszym złem trochę. No i tym razem okazało się, że akurat no, większym złem był Jason De Rocco i jego problemy defensywne, bo gdańszczanie to wykorzystali. No efekt był taki, jaki był. Z drugiej strony na przykład bardzo udana zmiana Andrzeja Anastazjego, który wpuścił na boisko Wojciecha Grzyba. No i Wojciech Grzyb pokazał się naprawdę z dobrej strony w tym meczu. Dołożył swoje, myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o zagrywkę, to tutaj naprawdę bardzo duża pomoc Wojciecha Grzyba i dużo to dało Treflowi. I myślę, że mocno wpłynęło na to, że gdańszczanie odwrócili losy tego meczu. Także no różnie z tym bywa, raz się uda, raz się nie uda. No przynajmniej trener, który nie boi się zmieniać, na pewno nie ryzykuje tym, że później ściągnie na siebie krytykę gdzieś kibiców, że co by było właśnie, gdyby komuś tam dał szansę, że nie próbował, że się nie starał. No natomiast no, z drugiej strony to trzeba patrzeć na to, co najbardziej przyniesie najwięcej pozytywów zespołowi, a nie na to, co spodoba się kibicom. A też często trenerom mam wrażenie, że staje się za jakieś takie pojedyncze zmiany typu na zagrywkę albo na podwyższenie bloku, bo czasem bywa tak, że trenerzy wpuszczają jakiegoś zawodnika na podwyższenie bloku i on przez cały sezon nie zanotował ani jednego punktu blokiem, także to też często o to są pretensje do trenerów. Czasami nie trzeba zdobyć punktu blokiem, żeby się przyczynić do tego, że obronimy piłkę albo gdzieś rywal popełnił błąd, to jedna sprawa, także to nie warto też zawsze chyba patrzeć tylko na statystyki punktowe, czyli kto ile bloków zrobił, a druga sprawa to też często robione są zmiany na zagrywkę. No i na przykład w Białgorodzie jest taki zawodnik, Maksim Żygałów, który wchodzi z ławki i niemal zawsze jakiegoś asa mu się uda zrobić. A czasem bywa tak, że wchodzi zawodnik, psuje zagrywkę, no i lecą gromy na trenera, po co on go w ogóle wpuszczał. No i myślę, że może na tym zakończmy to, co się... Może nie zakończmy to, co się działo w Gdańsku, bo to się zakończyło już w środę. Zakończmy opowiadanie o tym, co się działo w Gdańsku i przenieśmy się na doły tabeli, a konkretnie do jednego spotkania. Dość istotny z punktu widzenia dołów tabeli był też mecz w Sosnowcu, ale ten mecz widzieliśmy w telewizji. No i powiedzmy w trosce też o zdrowie psychiczne tych, którzy ten mecz musieli oglądać, to my już o tym meczu mówić nie będziemy. Wystarczy, że przemęczyli te ponad 2 godziny pięciosetowego spotkania. Chwilę bym się zatrzymał z kolei przy innym meczu z tego względu, że był to mecz no, niezwykle istotny. Łuczniczka Bydgoszcz miała szansę oddalić się od Dafispołem Kielce już na 10 punktów i wydawało się, że śmiało można traktować właśnie Bydgoszczan jako faworytów tego spotkania po udanych ostatnich występach, mimo problemów kadrowych, o których Filipie wspominałeś i o których my też mówiliśmy przed tygodniem, mimo że znowu jednego przyjmującego w drużynie z Bydgoszczy brakuje. No ale zamiast 10 punktów, tych punktów mamy już tylko 4 i znowu Dafispołem Kielce przybliżyły się znacznie do walki o to utrzymanie. Coś,
co prorokowaliśmy, że raczej się nie wydarzy. Pamiętasz, Filipie, zapewne na półmetku rozgrywek. Tak, tak. No tu 3 punkty na Resowi najpierw. Myślę, to też bardzo istotne. 3 punkty teraz na Bydgoszczy. No i Dafis Poem Kielce już znacząco wykroczyło poza to, co udało się osiągnąć po pierwszych 15 kolejkach. Tam było bodaj tylko 5 punktów, jeśli dobrze mówię. Tak, chyba tak. No, nie będę sprawdzał, najwyżej okaże się, że nie popisaliśmy się tym razem wiedzą. No natomiast Dafis Poem Kielce 13 punktów już w tym momencie na koncie. Tylko 4 mniej od Łuczniczki Bydgoszcz. No i tutaj walka będzie chyba jednak do samego końca. Widziałem komentarz trenera Bednaruka, że to był bodaj głupio przegrany mecz, frajersko, no nie wiem, to w każdym razie no, wydźwięk był mniej więcej właśnie taki, że nie powinna Łuczniczka tego meczu przegrać w oczach swojego trenera, a ten mecz przegrała. O tyle jest to moim zdaniem ciekawe, że to był mecz, w którym znowu, bo to już jest kolejny taki mecz, to już jest kolejne takie spotkanie, znowu niespecjalnie dobrze zaprezentował się Tomislav Dokić, czyli postać, z którą akurat łączyliśmy wcześniej dość mocno te poprawę wyników Dafis Poem Kielce. No tym razem niespecjalnie, zmieniony w pierwszym secie przez Michała Superlaka i 3 kolejne partie Michał Superlak, który do tej pory raczej wiele nie pogrywał, bo nawet w momencie przecież jak Dokicia nie było, no to Jakub Wachnik występował na ataku. Superlak dostał szansę. Patrząc na statystyki, nie wykorzystał jej jakoś specjalnie. Zresztą Dokić wchodził chyba na podwójne zmiany. No tak to wygląda, biorąc pod uwagę, że też Piotr Adamski wchodził od drugiego seta. No i natomiast no, z tym Superlakiem jednak wychodzącym od początku drugiego, trzeciego, czwartego seta okazało się, że Kielczanie no, byli w stanie te sety wszystkie wygrać, bo ten pierwszy właśnie padł łupem Łuczniczki. No pomoc z lewego skrzydła. Ja pamiętam na początku właśnie, Filipie, ty mówiłeś o tym, co najbardziej kuleje w ekipie z Kielc, wtedy jeszcze ekipie prowadzonej przez Wojciecha Serafina, i pamiętam, że no raz za razem wypominałeś zwłaszcza efektywność ataku z lewego skrzydła. No to tym razem na tę efektywność ataku z lewego skrzydła akurat Kielczanie narzekać na pewno nie mogli. Do tego świetny mecz obu środkowych, jeśli chodzi o blok. No i efekt jest taki, jaki jest. 3 punkty zostają w Kielcach i Dafis Poem coraz bliżej Łuczniczki. Tam wtedy jeszcze Jakub Wachnik grał na prawym skrzydle, no i trochę go brakowało. Tym samym nie odkryje to Ameryki, brakowało go wtedy na lewym, także no, z 2 skrzydeł naraz atakować nie mógł. Teraz Jakub Wachnik przeniósł na lewe skrzydła. No i do spółki razem z Maciejem Pawlińskim tym razem zanotowali świetny występ ataku, bo Jakub Wachnik 50%, Maciej Pawliński 67%, to chyba występ, jakiego nie zaliczył od bardzo dawna, a kontuzjowany jest Aleksiej Nałobin i Mariusz Samlewski. Świetny występ w bloku, zaliczył 7-punktowych bloków, raczej często się to nie zdarza, ale też i drugi środkowy, Maksym Morozał, 4-punktowe bloki. No to ty, Michale, już o tym mówiłeś, także to warto też jednak podkreślić, a w drużynie Bydgoszczy powrót Mateusza Zacharewicza, już drugi z kolei mecz, wydaje się być dobry, patrząc tylko po liczbach, bo niestety nie mieliśmy okazji obejrzeć tego spotkania. Ale właśnie, chciałem cię zapytać, bo masz jakieś informacje o kontuzji Nałobina, bo ja powiem szczerze, nie spotkałem się z tym i miałem wrażenie, że w poprzednich już meczach on po prostu gdzieś został, miałem wrażenie, posadzony na ławkę. Wiesz co, teraz na 100% pewny nie jestem, ale jakiś czas temu wydaje mi się, że rzuciła mi się w oczy informacja o tym, że jest kontuzjowany, ale tak na 100% pewny teraz nie jestem, ale... Wyszedł Mariusz Skamlewski, czy to była sytuacja wymuszona, czy po prostu taka decyzja trenera, no tak czy tak wyszło to bardzo dobrze Kielczanom. No, ale wracając, bo chciałeś coś jeszcze dodać o ekipie Łuczniczki, czy w ogóle o tym meczu? Czy właściwie to rzuca się w oczy ten brak trochę zmiany na przyjęciu, no ale to już w sumie mówiłem o tym przedtem, że wypadł Jakub Bronka, sprowadzili go Czerniuka, no ale to dalej jest trochę taka sama sytuacja, jaka była po odejściu Henryka Batazima, czyli no trochę trenerowi Bednarukowi może momentami zmiany brakować. Tak jak rozmawialiśmy z Piotrkiem Świniarskim o Żeni Gorczeniuku w poprzednim odcinku, no i on go chwalił, aczkolwiek zaznaczał, i to chyba nawet nieraz zaznaczał, że no to jest wszystko jak na razie, zobaczymy co będzie dalej. No i chyba gdzieś troszkę Kielczanie znaleźli sposób na to, jak tego Gorczaniuka wyłączyć z ataku, bo posłali na niego ponad 50 zagrywek w 4-setowym meczu. On sobie z tym zaradził naprawdę świetnie, bo nie popełnił ani jednego błędu. 60% przyjęcia dokładnego, no to można powiedzieć, że to naprawdę znakomity wynik jak na te liczby przyjęć. No ale już w ataku właśnie ewidentnie Gorczaniuka zabrakło, zwłaszcza, że i tym razem Bartek Filipiak nie zagrał na takiej skuteczności, do jakiej nas ostatnio przyzwyczaił. Tym razem było troszkę słabiej, co nie znaczy, że słabo oczywiście. No i gdzieś zabrakło. Zabrakło Łuczniczce w tych końcówkach, bo te wszystkie sety były naprawdę bardzo wyrównane. Niewiele brakowało, tak by się mogło wydawać.
No ale niestety, niestety dla Bydgoszczan, a stety dla Kielczan, stety też myślę dla drużyny z Bielska. No okazuje się, że tym razem w momencie, gdy Gorczaniuk tak dużo od siebie, jeśli chodzi o ofensywę, nie dał, no to zabrakło po prostu. Może więc na tym zakończmy to, o czym chcieliśmy porozmawiać, jeśli chodzi o Plusligę, i tak dość szeroko akurat w tym odcinku podeszliśmy. No natomiast zbliżamy się do Ligi Mistrzów, temat Zaksy już poruszony, temat Jastrzębia. Może od tego zacznijmy, bo tutaj połączymy troszkę też dwa tematy. Na razie na początek, jeśli chodzi o same Jastrzębie, no to wiemy doskonale, Spacers Toulouse, ekipa francuska, no to zdecydowany outsider tej jastrzębskiej grupy. I każdy stracony punkt tak naprawdę przez drużynę Fefedy Giorgiego, no to byłaby, można chyba śmiało powiedzieć, że katastrofa, mimo że ogólnie Toulouse jest już troszkę mocniejsza od momentu, gdy przyszedł tam Bram van den Dries, więc to już nie będzie ten zespół, który mogliśmy oglądać w Jastrzębiu, jest to zespół nieco lepszy, no natomiast dalej jest to ekipa gdzieś z końców tabeli Ligi Francuskiej. Zerknę, żeby się upewnić, tak, no dalej się nie uwolnili z tego ostatniego miejsca. I to dalej ta strata jest zresztą spora. Także no, obowiązkiem tak naprawdę dla Jastrzębia jest przywiezienie 3 punktów stamtąd. Zwłaszcza, że pamiętajmy, no, po tych porażkach dwóch z Zenitem bez wygranego seta, no, to tutaj gdzieś będzie się ta rywalizacja dalej toczyć z drużyną z Berlina. No i w taki, mam nadzieję, dość zręczny sposób chciałem przejść do tego, co się właśnie w Berlinie wydarzyło, czyli do zmiany trenera, i to do zmiany trenera śmiało chyba możemy powiedzieć, że sensacyjnej. Sensacyjnej i można powiedzieć takiej bardzo dużego kalibru. Jeśli by to przenieść na polskie realia, to można by mniej więcej powiedzieć w ten sposób, że to trochę tak jakby Andrzej Kowal przejął PGS Krebełchatów i pomnożył to jeszcze razy 10, bo... No dokładnie, tak bym, bo też widziałem takie porównania, ale myślę, że mimo wszystko, mimo że Andrzej Kowal jest jednoznacznie kojarzony z Resawią, to jeszcze daleko mu do roli takiej, jaką pełnił we Friedrichshafen z Stelianem Okulesku. Tak, 19 lat pracy z Stelianem Okulesku jako trenera VfB Friedrichshafen, ponad 40 lat kariery trenerskiej. Mi się teraz przypomniała taka sytuacja dzisiaj, właściwie zaraz po tym, jak przeczytałem tę informację, że Rumun, że Stelian Okulesku został trenerem Berlin Recycling Volleys. 1 maja 2016 roku Berlin zdobył mistrzostwo Niemiec, grając we własnej hali w Max-Schmeling-Halle właśnie z Friedrichshafen. Był to mecz, który kończył karierę trenerską, jak się okazało, tej kariery nie skończył, trenera Okulesku, czyli trochę przykra sytuacja, że niby ostatni mecz w karierze rumuńskiego szkoleniowca, wspaniała historia, wspaniałe osiągnięcia w niemieckim klubie, no jednak ostatni mecz, no i przegrane mistrzostwo Niemiec z zespołem Berlina. Wtedy Berlińczycy mieli świetny sezon, bo i zdobyli Puchar Niemiec i Super Puchar i mistrzostwo Niemiec, awansowali chyba też do Final Four Ligi Mistrzów, jeśli dobrze kojarzę, no i ten ostatni mecz sezonu przychylili szale na swoją korzyść, ale pamiętam, tak oglądałem to spotkanie i wielkie owacje zebrał trener Okulesku, no bo tak jak przedtem mówiłem, to miał być mecz kończący jego karierę, a okazało się, że minęło 2 lata. No i kibice Berlina wtedy pewnie się nie spodziewali, że oklaskują swojego przyszłego trenera, także no to dużego kalibru zmiana na pewno. Nie jestem zaskoczony, bo Luke Reynolds sobie po prostu w Berlinie nie poradził. Trener, który miał bardzo mało doświadczenia do tej pory jako pierwszy trener, bo wiemy, że on był w Jastrzębiu, ale trenerem przygotowania fizycznego. Berlin mocno w tym sezonie zawodził, bo sytuację w Lidze Mistrzów mają niepewną. Moim zdaniem mogą mieć problem z awansem, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że oni już przegrali z Friedrichshafen Super Puchar Niemiec. Odpadli w ćwierćfinale z TSV Hersching z Pucharu Niemiec. Tak, w ćwierćfinale z Pucharu Niemiec. No i w Lidze mają już 4 porażki, a taką no, szale przechyliła chyba ostatnia porażka Berlińczyków z Lüneburgiem. To jest zespół, który mniej więcej można stawiać w okolicy środka tabeli, a przegrali 3-0. I to pewnie rozstrzyczyło takiego dosyć ekscentrycznego szefa Berlińczyków, KWH Niromanda, ale o problemach w Berlinie mówiło się od dłuższego czasu, także ja raczej spodziewałem się, że prędzej czy później trener Reynolds straci posadę, ale byłem mocno zaskoczony, jak dowiedziałem się, że właśnie to Okulesku zostanie trenerem drużyny ze stolicy Niemiec, a trener Okulesku w ostatnich dniach był na wakacjach na Gran Canaria i po prostu proces wakacji został ściągnięty do Berlina, ale widziałem już jego zdjęcia, już standardowo koszulka, polo, jakiś dres, charakterystyczna nerka, także już pewnie trener gotowy do pracy. Dzisiaj już przejął stery, poprowadził trening Berlińczyków, ale start ma niełatwy. Mecz z Zenitem Kazań. Trudno oczekiwać, żeby Berlińczycy tu zdobyli jakieś punkty, a awansie z tej grupy wydaje mi się, że przesądzi
mecz ostatniej kolejki, czyli właśnie mecz z Jastrzębiem, bo stawiam, że Jastrzębie z trudu sobie poradzi. To jest zespół, który do tej pory widzę wygrał tylko 3 spotkania i raczej strata punktów przed Jastrzębiem będzie dla mnie po prostu, tak jak ty to zresztą powiedziałeś, katastrofą. Także no, tu na rozstrzygnięcie w tej grupie poczekamy do ostatniej rundy, chociaż wiemy już, że na pewno awansuje Zenit Kazań. No i myślę, że konkretne pieniądze musiał dostać Mokulesku od Berlińczyków, skoro zgodził się z tej emerytury wrócić, to jeszcze z emerytury jednocześnie z urlopu na Gran Canarii, wracać do zimnego Berlina, żeby od razu gdzieś zajmować się drużyną ewidentnie z problemami. No nie wyszło na zdrowie ani Markowi Lebediu, ani Lukowi Reynoldsowi rozstanie, jak się okazuje. Chyba zdecydowanie lepiej to działało, gdy pracowali razem w tandemie. Może wrócą do tego, kto wie, zobaczymy. Może zobaczymy już niedługo Marka Lebediu wraz z Lukiem Reynoldsem znowu razem w parze w jakimś klubie. No i może efekty będą takie, jakie były w Jastrzębskim Węglu. No ale to już taka projekcja gdzieś w przyszłości. Natomiast jeśli już jesteśmy przy niemieckich klubach, no to jeszcze jedna naprawdę ciekawa sytuacja, do jakiej doszło w lidze niemieckiej w ostatniej kolejce, bo mieliśmy tam debiut polskiego szkoleniowca, można chyba tak śmiało powiedzieć. Odnośnie Styliana Mokulesku jeszcze można się zastanawiać, co go tak nagle skłoniło do tego, że on wrócił do trenowania, do trenerki, chociaż też warto może przypomnieć o tym, że na początku roku 2017 on został ogłoszony trenerem reprezentacji Austrii w siatkówce właśnie halowej i też trenerem, jak dobrze zrozumiałem, siatkówki plażowej. No ale potem ja sprawdzałem występy Austriaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2017 roku, to jednak trenował ich Michael Warm. Michael Warm, tak, Michael Warm, bo to jest zdaje się Niemiec. Trenował ich Michael Warm, także no nie wiem jak to się potoczyło, ale ostatecznie Styliana Mokulesku na ławce Austriaków nie zasiadł. Nie wiem czy koniec końców to nie wyszło na to, że on tam został jakimś takim bardziej koordynatorem chyba. Tak. Tak, tak mi się coś właśnie wydaje, ale widać, że jednego na ławkę trenerską jeszcze ciągnie, nie wiem, być może trochę taki niedosyt pozostał u niego, bo pamiętam jeszcze teraz taki przebłysk pamięci z tego meczu finałowego, który miał kończyć jego karierę, że Styliana Mokulesku zdobył srebrny medal, a właściwie bardziej przegrał złoty i on tego srebrnego medalu na dekoracji nie założył, czyli widać, że no taka spora chyba frustracja w nim siedziała i taki niedosyt, także może wrócił, żeby jednak coś komuś udowodnić. No jeśli wygrywa się bodaj 18 tytułów, no to trudno się cieszyć potem ze srebra. Dokładnie, a właśnie przejdźmy może płynnie do tego, co ty zacząłeś, Michale, mówić. No, Wiesel Heinen, jego VfB Friedrichshafen dotąd bez porażki, ale wydaje mi się, że jeśli patrzeć na zespoły przez pryzmat ich trenerów, no to jednak Berlińczycy będą teraz trudniejszym rywalem dla tak zwanych Fryderyków. A Wiesel Heinen, wiadomo, został trenerem reprezentacji Polski, a jego asystentem w niemieckim klubie jest Adam Swaczyna. No i Friedrichshafen w ostatniej kolejce ligowej zmierzyło się z Solingen. To jest okej, zespół ostatni w tabeli, ale Adam Swaczyna w związku z tym, że Wiesel Heinen przebywał w Polsce na meczach Bełchatowie i w Zawierciu, no to poprowadził zespół w roli pierwszego trenera. Berlińczycy. Friedrichshafenczycy. VfB Friedrichshafczycy wygrali 3-0. Myślę, że ciekawa i korzystna sytuacja dla młodego polskiego trenera, bo on przez jakiś czas był asystentem w Kielcach, przez jakiś czas był pierwszym nawet trenerem. To chyba było po tym, jak posadę stracił Dariusz Daszkiewicz, a przed zatrudnieniem Sinana Zanika, jeśli dobrze pamiętam. Ale wiem, że przez kilka spotkań był trenerem pierwszym Kielczan, a teraz myślę, że spadnie na niego dużo większa część obowiązków właśnie we Friedrichshafen, w związku z tym, że Wiesel Heinen będzie trochę zajęty trenowaniem reprezentacji. No na początku może nie tyle trenowaniem, co obowiązkami trenera, czy wręcz selekcjonera, tak to może nazwijmy, no bo siłą rzeczy treningów na razie prowadził nie będzie. Tak, chociaż kto wie, co on tam w Zawierciu robił. W sumie może właśnie gdzieś tam postanowił kilka razy krzesełkiem zaserwować Wolka Śliwkę. Tak. Kto wie, co on tam robił. Myślę, że po nim można się wszystkiego spodziewać. Także myślę, że zajmijmy się ostatnim z polskich zespołów w Lidze Mistrzów. Skra Bełchatów, Lokomotiv Nowosybirsk, w zasadzie tak bardziej wymawiając z języka rosyjskiego. W pierwszym meczu historii nie było, natomiast czy historia może być teraz?
patrząc na historia to... może była taka w pierwszym meczu, że nie grał Mariusz Wlazły i to myślę było spore, jak było sobie nie był bohaterem, to jest taka różnica porównana z tym meczem rewanżowym, ale to może poza tym rzeczywiście historii nie było. No właśnie, więc historia była przed meczem, a w trakcie za bardzo nie było, czy teraz może być. Nowosybirsk to na pewno jest lepszy zespół niż Indyk Pol AZS Olsztyn, więc jeśli Skra miała duże problemy z Indyk Polem AZS-em, to teoretycznie, gdyby tak patrzeć, no to papierowo, tak to nazwijmy, na takich papierowych rozważaniach, no to teoretycznie szans być nie powinno. Z drugiej strony Nowosybirsk miał bardzo duże problemy z Uralem Ufa. No Ural Ufa, myślę, że też śmiało możemy powiedzieć, że nie jest to zespół tak dobry jak Skra Bełchatów. No i właśnie, z jednej strony no żaden z zespołów po prostu nie zagrał najlepiej w ostatniej kolejce. Każda z tych drużyn gdzieś ma swoje problemy. To, co moim zdaniem na pewno bardzo jest dobrą wiadomością dla Skry, to fakt, że no, trudno nie odnieść wrażenia, że przełamał się wreszcie Srećko Lisinac w ostatnim meczu. No i wydaje się, że będzie groźną bronią, a to nie było takie oczywiste po tych kilku poprzednich występach. Natomiast no, dużo gorszą wiadomością jest na przykład to, co zagrał Bartek Bednosz, a wydaje się, że no, trudno liczyć na to, że uda się mierzyć z Rosjanami, nie mając jednak takiej armaty, jaką Bednosz jest. Bo powiem szczerze, no myślę, że tak jak dużo dobrego wniósł Niko Pęczew i w Rzeszowie, i w meczu z Olsztynem, tak, jeśli mu przyjdzie skakać do bloku, gdy z naprzeciwka atakował będzie Georg Grozer, no to ja tego nie widzę. Tak, znaczy jak będzie atakował Georg Grozer, to w bloku to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że przecież Pęczew będzie atakował naprzeciwko Grozera, to jest druga trudność, bo wiemy, że no, względnie monstrualnym blokiem dysponuje Georg Grozer, tak oględnie mówiąc. Acz akurat ani z Resowią, ani z Olsztynem, to tam sobie Pęczew i tak nie poatakował, nawet gdy tego Grozera po drugiej stronie nie było, więc tutaj już dużo gorzej nie będzie w sumie. Tak, no. Tak. Ja myślę, że dużo Pęczew będzie mu dołożyć na zagrywce, a to będzie chyba dla mnie, moim zdaniem, że tak jest chyba niemalże w każdym meczu, ale drużyna Skry, mam wrażenie, że to jest bardzo drużyna uzależniona od własnej zagrywki, także w starciu z Rosjanami mi się wydaje, że to będzie kluczowy element, czyli uniknięcie dużej liczby błędów i właśnie trafianie zagrywką. No i Filipie, moglibyśmy tak długo rozmawiać i dzielić się naszymi przemyśleniami, potem podzielić się naszymi prognozami. Oczywiście jak zwykle klątwa szóstego seta by zadziałała i wszystko wyszłoby dokładnie na odwrót. Kibice Skry tutaj powinni pewnie sobie myślą właśnie, że no kurde, no to powiedzcie, że ta Skra przegra, tak? No bo w takim razie później wszystko wyjdzie na odwrót. Nie, nie będziemy. A potem się okaże, że klątwa szóstego seta nie działa w Lidze Mistrzów, no i... Więc my skończmy. My już skończmy po prostu i oddajmy głos komuś, kto się naprawdę na tym zna, na siatkówce i zwłaszcza na rosyjskiej siatkówce. Po raz drugi w szóstym secie. Pamiętam takie opinie, że powinna być zapraszana częściej. No i w miarę, powiedzmy, możliwości postaraliśmy się spełnić te prośby. Także Joasia Wyrostek, WP Sportowe Fakty. No i co ona ma do powiedzenia przed tym meczem? Jak na razie sezon 2017-2018 jest bardzo nieudany dla Lokomotivu Nowosybirsk. Zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli, tymczasem przed sezonem był typowany do tych czołowych miejsc. Władze klubu, sponsorzy naprawdę włożyli dużo pieniędzy przed tym sezonem w zbudowanie silnej ekipy. Tymczasem zespół rozczarowuje. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wyniki, jakie Loko osiągnęło w tym sezonie z tymi czołowymi zespołami. Otóż nie udało im się ani razu wygrać z Białogoriem Białgorod, Dynamem Moskwa, Zenitem Kazan czy Zenitem Sankt Petersburg. Właściwie jedyny zespół z tej górnej części tabeli, który, nazwijmy to w cudzysłowie, leży Lokomotivowi, to jest Kuzbas. No i ostatnio również zwycięstwo nad fakiełem Nowy Urengoj. To też był taki ważny wynik, jeśli chodzi o miejsce rozstawienia w zbliżającej się fazie playoff. No ale to by było na tyle. Zespół rozczarowuje z różnych względów. Duży, myślę, wpływ na to miały kontuzje, których doznawali czołowi gracze zespołu. Przede wszystkim Grozer, który wrócił, no taki w gazie był po przyjeździe z Mistrzostw Europy. Zagrał 2-3 dobre spotkania, po czym wyjechał na leczenie i musiał go zastępować Nikołaj Pawłow. Zespół wciąż się zgrywał. Raz grał jeden rozgrywający, raz drugi. To również, myślę, miało duży wpływ, jeśli chodzi o te słabe wyniki Loko w tym sezonie. Zespół ma na koncie aż 9 porażek, no i do play-off nie będzie przystępował w roli faworyta. Myślę, że nie jest takim faworytem również, jeśli chodzi o spotkanie ze Skrą Bełchatów, chociażby z tego względu,
że ma za sobą takie wyjazdowe tournée. Ostatnio byli w Surgucie, byli w Ufie, przylecieli do Warszawy, potem mają już gdzieś w perspektywie wyjazd na kolejny mecz ligowy do Krasnojarska. No nie jest to najlepszy okres, jeśli chodzi o logistykę tego zespołu. Natomiast ostatnie wyniki trochę się poprawiły. Wrócił wcześniej kontuzjowany Grozer, woda w kolanie przestała zbierać się tureckiemu rozgrywającemu i Lokomotiv jest na fali wznoszącej. Mają za sobą serię 4 wygranych spotkań z rzędu w lidze i na pewno będą chcieli też wygrać mecz Ligi Mistrzów w Polsce. Jeśli chodzi o zawodników tego zespołu, to na pewno warto zwrócić uwagę oczywiście na Grozera, który w tym sezonie gra tak, jak już do tego przyzwyczaił polskich kibiców, kiedy występował Asegoresowi. No jest to taka broń obosieczna, jak jest w gazie, to nie ma co zbierać, zarówno jeśli chodzi o zagrywkę, jak i atak. No jeżeli coś mu przestanie się udawać w ofensywie, to taki gracz, który prawie zabija się o blok przeciwnika, strasznie efektownie to wygląda. Nie jest to najlepszy sezon do tej pory dla Grozera, ale na pewno w każdej chwili może odpalić. Kolejny gracz, który jest bardzo groźny, to jest środkowy. Ilja Skurkajew to jest zawodnik, który w tym roku dopiero skończy 24 lata, no i już należy do najlepszych rosyjskich środkowych. To jest chłopak, który w tym sezonie jest najlepiej blokującym w lidze rosyjskiej, jeśli chodzi o sezon zasadniczy. Po 23 kolejkach ma na swoim koncie aż 86 bloków, bardzo dobrze też spisuje się w ataku. I jest to na pewno chłopak, który ma przed sobą wielką przyszłość. Myślę, że już niedługo będzie również podstawowym zawodnikiem w reprezentacji Rosji. Tymczasem będą sobie musieli z nim jakoś poradzić skrzydłowi i środkowi Skrybełchatów. Na pewno warto też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Loko na przyjęciu, a tam też nie zawsze jest różowo. Przed sezonem takim podstawowym zawodnikiem w tej formacji miał być Aleksiej Rodiczew, którego z Surgutu ściągnął specjalnie Plamen Konstantinow i to, ten chłopak również w tym sezonie gra różnie. Narzeka też na problemy ze zdrowiem, jednak chyba jego największą taką wadą jest to, że nie potrafi ustabilizować formy. I to jest właściwy mankament wszystkich przyjmujących, którzy pojawiają się na boisku w Loko. Zarówno Siergiej Sawin, jak i znany z występów w Polsce Łukasz Dziwisz również mają problemy zarówno w odbiorze zagrywki, jak i w ataku, też bardzo nieregularni. Ale w każdej chwili mogą razić zagrywką rywali, albo też włączy im się tryb egzekucji w ofensywie i wtedy potrafią być trudni do zatrzymania. Ciekawe, na kogo postawi na rozegraniu Plamen Konstantinow, bo to jest ten jeden z nielicznych trenerów, u którego nie ma jedynki. Niby tym pierwszym miał być przed sezonem turecki rozgrywający, ale Plamen Konstantinow bardzo często również puszcza na boisko młodego Iwana Lukianienkę. No i niewykluczone, że również ten chłopak, mimo że w ostatnich meczach siedział na ławce, to wystąpi w pierwszej szóstce w Bełchatowie. Myślę, że Lokomotiv Nowosybirsk może zaskoczyć właśnie Skrebełchatów składem, w jaki pojawi się na boisku. Także tyle dla szóstego seta Joasia Wyrostek. No i zobaczymy, czy w jej przypadku klątwa szóstego seta też działa. Przekonamy się po meczu Skry z Lokomotivem. Mamy nadzieję, że uda nam się zmontować ten odcinek, zanim ten mecz się zacznie przede wszystkim. Myślę, że chyba wystarczy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. To, co w pozostałych grupach pominiemy milczeniem, kto będzie chciał, ten sobie sam zobaczy. W sumie jeszcze sporo, przynajmniej jeszcze całkiem sporo rozstrzygnięć, bo na razie pewne awansy są tylko zespoły Perugii, Friedrichshafen, Nowosybirska, Lokomotivu, no i właśnie Zenitu Kazań, także no 4 drużyny pewne awansu, a reszta jeszcze musi walczyć. Przynajmniej 2 kolejki, będzie na pewno ciekawie. Ja wciąż liczę, że komplet naszych zespołów zobaczymy w kolejnej rundzie, myślę, że nie jest do tego daleko, także trzymajmy kciuki i oglądajmy po prostu. To tyle, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Natomiast w Pucharze C mamy swojego reprezentanta z Rzeszowa. Asegoresowia w ćwierćfinale Pucharu C zmierzy się z francuskim Ajaccio, czy jakkolwiek to czytać. Ja się nie będę wymączał, bo francuskiego nie znam. Ja też nie znam francuskiego. Wydaje mi się, że to będzie Ajaccio, ale nie chcę się skompromitować. W każdym razie zespół z Korsyki. Wydaje mi się, że Rzeszowa powinna być, jest wyraźnym faworytem tego starcia i będzie dużym zaskoczeniem, jeśli nie zameldujecie się w półfinale. Jeśli chodzi o dalszą drogę w Pucharze CF, to po przejściu Francuzów no, czeka już ją przeszkoda bardzo dużego kalibru. Mianowicie prawdopodobnie będzie to rosyjski Białgorod. Oni mierzą się w ćwierćfinale z Lubianą, także raczej trudno przypuszczać, że sobie nie poradzą. Dlatego na grzmoty chyba w Pucharze CF powinniśmy czekać do półfinału. No i tam zrobić naprawdę ciekawie. Jeśli chodzi o Ajaccio, zespół z Korsyki po prostu, oni są widzę na 7 miejscu, do tej pory zaliczyli 9 zwycięstw, 8 porażek. Chyba najbardziej znanym zawodnikiem tego zespołu jest Jean Exiga, Francuz, który
Kojarzę, między innymi kiedyś. Ja jakiś taki kiedyś grał. Nie? Taki trochę już, taki tak, trochę łysawy, taki mały, nie? Nieduży. Tak, no, taki trochę nieduży, nie. ale mistrz Włoch, no. Co by nie mówić. No, a tak, kilka sezonów spędził, we Włoszech. Dla tych, którzy siatkówkę może obserwują nieco krócej, to zanim pojawił się Żeniak Grebennikow, to miał dwóch naprawdę bardzo godnych następców. Poprzedników. A, można myśleć o Jeana Jaksiga i Huberta Henne pewnie, tak? Oczywiście. I trudno wręcz stwierdzić, który był lepszy. Takie mieli kłopoty bogactwa wtedy Francuzi na pozycji libero. No i też wykształcili sobie znakomitego następcę. Także no, mówię, mieli po prostu dwóch takich Grebennikowów swego czasu. Tak, czyli ciągłość została zachowana akurat jeśli chodzi o powiedzmy francuską szkołę. Chociaż nie do końca, bo Jeana Grebennikow to chyba nie do końca wywodzi się z takiej francuskiej szkoły. Ale to już może temat na inny odcinek być może. Aczkolwiek nie wiem, czy on już się chyba we Francji wychowywał, tak mi się wydaje. To już jest może temat na inny odcinek, a tu jeszcze wracając do zespołu z Korsyki, chyba powinniśmy kojarzyć dwie postaci, pewnie więcej, ale tak ogólnie, no to Ludowik Kassart, to jest zawodnik, który kiedyś grał w Farcie Kielce, chyba w sezonie 2010-2011. Doskonale pamiętam te jego mecze z czasów, gdy Fart walczył z Indyk Polem AZS-em Olsztyn o utrzymanie w plus lidze. Ostatni był to zresztą sezon do obecnego, kiedy mieliśmy jeszcze spadki. Tak, a kilka sezonów później w polskiej lidze pojawił się José Luis González na ataku w Bielsku Białej, spędził tam dwa sezony, po czym na chwilę wrócił do Argentyny, no i jego kariera potoczyła się. Także zahaczył jeszcze o Panathinaikos z Ateny i trafił właśnie do Francji. Ostatnio miał chyba problemy zdrowotne, z tego co widziałem, to on w kilku spotkaniach nie zagrał, no i właśnie na ataku grał Kastert, a Kastert momentami też grywał na przyjęciu, także to trochę już stanę po pozycjach. No i tak też było, pamiętam, w Kielcach zresztą. A myślę, że takim jeszcze dosyć znanym zawodnikiem jest Dejan Radić i chyba może na tym bym zakończył, bo pozostali zawodnicy raczej wypłynęli tylko w lidze francuskiej, także może nie ma za bardzo o czym mówić. No jeszcze myślę, że to Afa Takaniko, swego czasu reprezentant Francji. Rozgrywający, też już dość doświadczony. Tak, łapał się rzeczywiście momentami do kadry. Ale ogólnie mówiąc, myślę, że Rosjanie nie powinno mieć problemów, także liczę na duże starcie z Białogorodem w półfinale Pucharu CEF. A z kolei już kończąc może ten wątek, to ćwierćfinały może nie są jakieś bardzo emocjonujące, ale ciekawie zapowiadają się półfinały, bo tam prawdopodobnie spotkają się właśnie AS Korsakowa z Białogorodem, a druga para to będzie Verona z Ziratem Bankasy Ankara, także no... Półfinałów naprawdę zacznie się fajne granie. Będzie ciekawie, a ćwierćfinały po prostu trzeba jeszcze przeczekać. To jest takie moje zdanie. Aczkolwiek już myślę, że już francuska ekipa, no to na pewno powinien być dużo trudniejszy rywal niż Tuluza w przypadku Jastrzębskiego Węgla. Tak, no nawet patrząc na pozycję w tabeli, no jeśli Tuluza wygra do 3 spotkania, rzadziej 9, no to jednak sporo, myślę, że sporo mówi. Ja w ogóle żałuję, że tak już trochę nawiasem, że Resowia czy któryś, no tak, Resowia nie spotkała się z Ajaccio czy zespołem z Korsyki, bo już nie wiem jak to wymawiać, nieważne, nie spotkała się sezon wcześniej, gdzie grał tam jeszcze Jovica Simowski, taki bardzo ciekawy atakujący z Macedonii, kolega reprezentacyjny Nikoli Georgiewa, strasznie lubiłem tego siatkarza i on już teraz nie gra. Powód też, dla którego Georgiew w kadrze często gra na przyjęciu, no bo po prostu mając dwóch takich atakujących próbują zawsze trenerzy gdzieś ich razem zmieścić na boisku. Tak, Macedonia to nie jest raczej reprezentacja, która mogłaby sobie pozwolić na to, żeby jednego z takich zawodników trzymać na ławce, także rzeczywiście sporo tych prób z Georgiewem na przyjęciu było. A to może takie w sumie fajne nawiązanie do tego, co mówiliśmy przedtem, co będzie jak w Warszawie wypadnie któryś przyjmujący. No to może się okazać, że Sharon Vernon Evans trafi na atak na stałe, a Georgiev będzie próbowany na przyjęciu, ale to już tak, może nie rozwijajmy się na ten temat. Może po prostu warszawianom uda się szczęśliwie dojechać do końca sezonu z trójką przyjmujących i po prostu nie będzie trzeba tego rozwiązania ewentualnie wdrażać. I tego im życzymy i zakończmy może tę dygresję. A jeśli jesteśmy trochę przy Francji, tak jakoś odbiegamy dziś od tego, o czym zwykle mówimy, ciekawy projekt być może będzie w Paryżu. Mówi się dosyć głośno ostatnio, chociaż jeszcze mało konkretów jest. W drużynie Paris Volley mogą pojawić się duże pieniądze. Tak dokładnie chodzi o to, że któryś inwestor, nazwijmy to, bo jeszcze nie wiadomo dokładnie o kogo chodzi, jaką firmę, jaką markę, chce wpompować w ten zespół duże pieniądze, sprowadzić głównie francuskich zawodników, te takie największe gwiazdy, pod kątem trochę skupienia Francuzów w jednym miejscu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu w 2024 roku. Pierwsze plotki są takie, że mieliby tam trafić na przykład Grebennikow, Ngapet, też tam było w sumie nie Francuzi, ale Bruno,
ktoś tam jeszcze nie pamiętam, ale to już nieważne. Myślę, że na aż takie nazwiska może być trudno, ale... Myślę, że im kolejna strona, portal, który gdzieś te informacje przyklejał, to mógł dodawać też od siebie jakieś kolejne nazwisko, bo w takich przypadkach to wiadomo, można napisać w sumie wszystko. Tak, wiesz co, jak ja to czytałem, to miałem takie wrażenie, że... Bo to się zaczęło chyba od takiego dziennika Le Parisien, oni zaczęli o tym pisać i ja mam wrażenie, że te nazwiska właśnie, konkretnie dwa, Ngapet i... Toniutti, bo tam to się pojawiło na skutku Toniutti'ego, byli podani raczej jako przykłady francuskich zawodników grających za granicą, a nie raczej takich stricte łączonych z tym klubem. Także to myślę, że na aż takie nazwiska może nie być ich stać, albo może im się nie uda ich przyciągnąć. Ale no z drugiej strony, jak spojrzymy, jakie pieniądze, jakimi pieniędzmi dysponuje paryski klub piłkarski, no to wiadomo, że tam wystarczyłby jakiś 1% tego, żeby po prostu totalnie zawładnąć rynkiem siatkarskim i rzucić rękawice Zenitowi Kazań. Tak, nie jest to wykluczone. Wiemy też, że kilka sezonów temu podobny manewr chciał zrobić Halvan Gankara. Oni te gwiazdy nagle do siebie sprowadzili, chociaż to też nie przyczyniło się do zdobycia złota Ligi Mistrzów, ale no podobna próba. Ale wracając trochę do tego, co mówiłem, myślę, że aż takie nazwiska może tam nie trafią, ale myślę, że kilku ciekawych Francuzów, nie aż takiego kalibru, by się tam dał usiąść z powrotem. Mam na myśli na przykład, nie wiem, Kevina Tilly, Nicolasa Legoffa, nie wiem, może Thibaut Rossarda. No, choćby, że Steven Bouaier jest wciąż do wzięcia, powiedzmy to, bo... Znaczy, Bouaier chyba ma kontrakt jeszcze na kolejny sezon, bo jak sobie dobrze przypominam, to on przed tym sezonem podpisał na kolejne dwa lata, także on ale może biorąc, być nie do wyjęcia. Ale biorąc pod uwagę, że go się dość mocno łączyło swego czasu, zdaje się, z Lubę, no to pewnie da się ten kontrakt jakoś rozwiązać. Może ma tam jakąś klauzulę, nie wiem. No, generalnie, jeżeli byłby to faktycznie projekt, w który zostałyby wpompowane duże pieniądze, to myślę, że i gdyby chciano tam oprzeć to też na Francuzach, bo wiemy, że w lidze francuskiej wcale takiego wymogu nie ma, że tych Francuzów jakoś dużo być musi. Ale gdyby taki był zamysł, no to pewnie łatwiej byłoby w sumie ściągnąć Bouaier z Chaumont niż wyciągnąć gdzieś Francuzów z ważnymi kontraktami z tych lig jednak, nazwijmy to, bogatszych. Bo mimo wszystko większe pieniądze krążą w Polsce, przynajmniej jeżeli chodzi o kontrakty, może nie o same budżety, niż jest to we Francji, nie mówiąc już oczywiście o Włoszech czy o Rosji. Tak, wspomniałem przy tym o Kevinie Tilly, teraz swoją wypowiedź dodałeś mi czas do namysłu, to sobie teraz pomyślałem, że może jeszcze Julien Lionel na przykład, albo Trevor Cleveno. No a jeśli nie, Bouaier, to Rossard na ataku i fajne skrzydła, chociaż ja osobiście wolałbym, żeby Rossard został w Rosowi, ale to już taki mój indywidualny interes, nazwijmy to. I to w ogóle już trochę weszliśmy na poziom fantastyki, bo może się okazać, że nas z tych wielkich planów nic nie wyjdzie i po prostu Paris Volley dalej będzie grał Ardo Krech z całym szacunkiem dla Estończyka. No i myślę, że chyba na tym możemy zakończyć ten odcinek, bo faktycznie coraz bardziej nam wodze fantazji puszczają i gdzieś coraz dalej po prostu szybujemy gdzieś w przestworzach naszej wyobraźni. Także myślę, że na tyle wystarczy na dziś. Serdecznie Wam więc dziękujemy. Oczywiście zapraszamy do komentowania, zapraszamy do słuchania, zapraszamy do dzielenia się swoimi opiniami z nami. Hashtag #6000, szósteczka, potem literka ty jak Teresa, y jak Yeti i później set dopiero, bo z tym wiecznie jakieś problemy są. Chyba źle wybraliśmy ten hashtag, ale będziemy się go trzymać trochę jak włoscy trenerzy momentami może. Tak jest, włoska szkoła. Tak, dokładnie. No, także raz jeszcze dziękujemy. W tym wciąż okrojonym składzie nie będziemy już obiecywać, że może uda się następnym razem. Mamy taką nadzieję, ale nie wiadomo, co przyszłość przyniesie. W każdym razie za ten odcinek dziękuję Wam. Michał Kwiatkowy-Wnowski i Filip Kurfanty.